Egzamin na prawo jazdy kategorii B składa się z egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny, czas trwania nie dłużej niż 25 minut, ilość pytań 32. Pytania posiadają wartość punktową od 1 do 3 w zależności od bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aby uzyskać wynik pozytywny, minimalna ilość 68 punktów, maksymalna 74. 20 pytań z wiedzy podstawowej posiadać będą odpowiedzi w formie tak albo nie. Pytania będą albo klip filmowy, albo zdjęcie, albo pytanie. I jak widać, odpowiedź jest jednokrotnego wyboru. 20 sekund jest na zapoznanie się z pytaniem, 15 na odpowiedź. 12 pytań z wiedzy specjalistycznej. Zaproponowane odpowiedzi to A, B lub C. Jedna z nich jest tylko prawidłowa. Tu mamy 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i na udzielenie odpowiedzi. Tu już nie będzie klipów filmowych, będą tylko zdjęcia albo pytania. Ekran pytań w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Rozmieszczenie informacji na ekranie jest jednakowe w teście podstawowym i specjalistycznym. I tak w lewym górnym rogu mamy wartość punktową pytania. Następnie kategoria, której dotyczy aktualny egzamin. I czas, jaki pozostał do końca egzaminu. Numer pytania, który jest aktualnie rozwiązywane. Pytania są podzielone na podstawowe i specjalistyczne. Czas pozostały na udzielenie odpowiedzi, znikający taki pasek. No i przycisk, który służy do przejścia do kolejnego pytania. Pamiętaj, że powrót nie będzie już możliwy. Przycisk, który służy do zakończenia egzaminu, gdzie wynik mamy od razu na ekranie. Ekran pytań z klipem filmowym. Jeżeli po wczytaniu pytania pojawi się ikona kamerki, oznacza to, że jest to pytanie z klipem filmowym. Czas na zapoznanie się z treścią pytania, po jego upływie klip wystartuje automatycznie. Jeżeli zapoznasz się z treścią pytania, możesz również uruchomić klip przyciskiem Start. Podczas prezentacji klipu czas na udzielenie odpowiedzi nie upływa, to ważne. Czas na udzielenie odpowiedzi rozpocznie bieg po zakończeniu klipu. Film zatrzyma się na ostatniej klatce. Egzamin praktyczny. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest zdanie części teoretycznej. W przypadku prawa jazdy kategorii B egzamin trwa minimum 40 minut, z tym, że egzaminator może skrócić do 25 minut w przypadku prawa jazdy kategorii B, jeżeli wykonane są wszystkie zadania z tego egzaminu i wynik jest pozytywny. Egzamin praktyczny składa się z zadań na placu manewrowym i jazdy w ruchu drogowym. Do zadań na placu manewrowym należą sprawdzenie podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, a więc jedne z 8 obowiązkowych świateł i wskazanie jednego z płynów pod pokrywą silnika albo sygnału dźwiękowego. Kolejne zadanie na placu to przygotowanie się do jazdy, a więc po wejściu do pojazdu pamiętamy ustawienie fotela, ustawienie lusterek, zapięcie pasów, zapięcie drzwi, uruchomienie silnika i włączenie odpowiednich świateł do jazdy w ruchu drogowym. Kolejnym zadaniem na placu manewrowym jest zadanie ruszania z miejsca oraz jazdy pasem ruchu do przodu i do tyłu. A więc w tym celu ustawiamy się w polu zatrzymania. Tu egzaminator opuszcza pojazd i ruszamy płynnie z pola zatrzymania. Jedziemy płynnie pasem ruchu do przodu. Staramy się nie wyjechać poza linię, nie potrącić żadnego pachołka, skręcamy po łuku i po wykonaniu skrętu, tu nie włączamy kierunkowskazów, zatrzymujemy się w polu zatrzymania. Pojazd ma być zatrzymany w obrysie pola zatrzymania. Następnie po włączeniu biegu wstecznego, zgodnie z techniką kierowania, jadąc do tyłu, obserwujemy tor jazdy pojazdu przez lusterka i przez tylną szybę. Prowadzimy pojazd płynnie, między liniami nie potrącamy pachołków i
Dojeżdżamy do pola zatrzymania i w polu zatrzymania musimy się zatrzymać. Błędy, które przerywają egzamin, to wyjechanie kołami poza linię wyznaczającą pas ruchu i potrącenie któregoś z pachołków. Natomiast są błędy, które powodują niezaliczenie pierwszej próby, ale jest możliwość zrobienia drugiej, czyli na przykład brak płynnej jazdy, niezatrzymanie się w polu zatrzymania, zgaśnięcie samochodu albo podczas jazdy nie obserwujemy drogi przez lusterka i przez tylną szybę. Jak też najechanie na linię, ale nie przekroczenie linii. Kolejnym zadaniem na placu manewrowym jest ruszanie pojazdem stojącym na wzniesieniu. I w tym celu wjeżdżamy na wzniesienie, zatrzymujemy pojazd hamulcem nożnym i tu obowiązkowo zaciągamy hamulec awaryjny. Ruszenie pojazdem ma wyglądać w ten sposób, że w czasie ruszania auto ma nie stoczyć się więcej jak 20 cm i silnik nie może zgasnąć. Są dwie próby na wzniesieniu. Po pozytywnie zaliczonych zadaniach na placu manewrowym wyjeżdżamy na egzamin w ruchu drogowym. I tak pierwsze z zadań wyjazd na drogę z obiektu przydrożnego. Natomiast kolejne zadania to jazda drogami jedno- i dwukierunkowymi oraz jedno- i dwujezdniowymi o podwyższonych i obniżonych dopuszczalnych prędkościach. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne ze znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu albo o ruchu kierowanym. Przejazd przez oznakowane przejścia dla pieszych bądź przejazdy dla rowerzystów. Tak, do jednym z zadań egzaminacyjnych na mieście należy parkowanie. Jedno z trzech parkowań, parkowanie prostopadłe, wjazd przodem, wyjazd tyłem. Pojazd ma być zaparkowany prostopadle do krawężnika i ma być możliwość opuszczenia swobodnego pojazdu przez pasażera i kierowcę. Podczas takiego parkowania jest możliwość jednej korekty toru jazdy. Kolejnym parkowaniem może być parkowanie równoległe, wjazd tyłem, wyjazd przodem. Kryteria tego parkowania, pojazd w czasie wjeżdżania nie może najechać na krawężnik, ma stać równolegle do krawężnika i nie może wystawać nadmiernie poza inne pojazdy, chyba że parkowanie odbywałoby się kołami jednego boku na krawężniku, wtedy kryterium najechania na krawężnik nie obowiązuje. Tutaj też jest możliwa jedna korekta toru jazdy. Trzecie, ostatnie parkowanie, które może być na egzaminie, parkowanie skośne, wjazd przodem, wyjazd tyłem. Kryteria, pojazd ma być zaparkowany skośnie do krawężnika i możliwość swobodnego opuszczenia pojazdu przez pasażera i kierowcę. Kolejnym zadaniem obowiązkowym jest zadanie zawracania na skrzyżowaniu, naturalnie tam, gdzie nie jest zabronione, oraz zawracanie na jezdni z nie więcej jak trzema zmianami kierunku jazdy z użyciem biegu wstecznego, jak też zawracanie na jezdni z użyciem elementu infrastruktury drogowej, bram, zatok, podjazdów i tym podobne, naturalnie z użyciem biegu wstecznego. Przejazd przez torowisko tramwajowe, naturalnie, jeżeli takie torowisko jest. No i manewry w ruchu drogowym, manewry wyprzedzania, wymijania, omijania i zmiany pasa ruchu i przepisy z tymi manewrami związane. Oraz dwa zadania nieobowiązkowe, hamowanie awaryjne, a więc nagła sytuacja, proszeni jesteśmy o natychmiastowe zatrzymanie pojazdu i drugie z hamowań, rozpędzenie pojazdu do prędkości co najmniej 50 km na godzinę i zatrzymanie pojazdu w wyznaczonym przez egzaminatora miejscu. Tu warto pamiętać, że pojazd ma być zatrzymany płynnie, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, czyli jak najbliżej prawej bądź lewej krawędzi i równolegle do niej.